Śmierć 53 latka na Podkarpaciu podkarpackie. 53 latek zginął w pożarze domu. 53 letni mężczyzna zginął w pożarze domu jednorodzinnego w tarnawcu powiat. Leżajski, na podkarpaciu. 5 osób zdołało się uratować. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną pożaru. Jak poinformował w niedzielę rzecznik prasowy podkarpackiej straży pożarnej brygadier Marcin Betleja, strażacy informacje o pożarze otrzymali po godzinie pierwszej w nocy. Na miejsce natychmiast zostało zadysponowane siedem zastępów straży pożarnej, dodał. Rzecznik powiedział, że w momencie wybuchu pożaru w domu przebywało jeszcze pięć osób, które wydostały się przed przyjazdem strażaków. Żadnej z tych osób nic się nie stało. Strażacy weszli do domu po częściowym przygaszeniu ognia. Strażacy weszli do domu, w którym został 53-latek. Niestety nie udało się uratować mu życia, mówił u Betleja. Przyczyna pojawienia się ognia nie jest znana. Od początku września na Podkarpaciu, przypomniał Betleja, strażacy wyjeżdżali do 81 pożarów w domach i w mieszkaniach. Zginęła w nich jedna osoba, a trzy z objawami zatrucia dymami pożarowymi lub poparzeniami trafiły do szpitala.